Anna Mucha i Jakub Wąs nie posiadają się ze szczęścia. Ogłaszają, że są przy nadziei. Znamy termin. Anna Mucha i Jakub Wąs to para, która niezmiennie przyciąga uwagę mediów. Uwielbiana przez widzów aktorka i przystojny aktor i reżyser życie prywatne zwykle trzymają z dala od blasku fleszy i bardzo rzadko pojawiają się razem publicznie. Teraz zdecydowali się na wspólny wywiad, którego udzielili Kasi Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu w studiu Halo, tu Polsat. Mieli ku temu powody. To wielkie wydarzenie w ich rodzinie. Anna Mucha, znana z charyzmy i poczucia humoru, a także ról w popularnych serialach, oraz Jakub Wąs, utalentowany aktor teatralny i telewizyjny, doskonale się uzupełniają. Ich związek wydaje się być bardzo harmonijny. Para jest razem od 2020 roku, wspólnie wychowują dwoje dzieci aktorki ze związku z Marcelem Sorą, a życie prywatne znakomicie balansują z tym zawodowym, w którym również ich ścieżki się przecinają. Anna Mucha i Jakub Wąs ogłaszają radosną nowinę. Para unika pojawiania się razem w miejscach publicznych, na eventach czy ściankach. Również w mediach społecznościowych próżno szukać ich wspólnych, prywatnych zdjęć. Choć Ania jest bardzo aktywna na Instagramie, to pokazuje się tam zazwyczaj sama, nawet jeśli relacjonuje podróże, wakacje czy sytuacje niezwiązane z jej karierą. Tym razem pojawili się razem w studiu Halo, tu Polsat przy okazji odcinka o partnerstwie, o tym prywatnym i zawodowym. Program prowadzili, a jakże, Katarzyna Cichopek, z którą Mucha od lat gra w M jak Miłość oraz życiowy i zawodowy partner Kasi, Maciej Kurzajewski. W tak przyjaznym towarzystwie padło ważne wyznanie. Mucha wyznała, że są z Wąsem przy nadziei, a on podał termin. Powiedzmy sobie szczerze, teraz trochę prywatnie, trochę zawodowo. Jesteśmy przy nadziei, ogłosiła Anna Mucha, po czym Jakub Wąs szybko dokończył. Może nie ma znaków na niebie i ziemi widocznych, ale rozwiązanie już za 2 tygodnie. Nie chodzi jednak o ewentualną ciążę Ani, a o wspólne zawodowe dziecko pary. Premiera spektaklu P.T. Nadzieja w reżyserii Jakuba Wąsa, który wyprodukowała Anna Mucha, zaplanowana jest na 25 października. Jedną z ról w sztuce gra z kolei ojciec Jakuba, Grzegorz Wąs. Można więc powiedzieć, że wszystko zostaje w rodzinie.